Hej, hej. Witam w mojej pracowni. Dzisiaj będę robić duży obraz wylewany. Zacznę techniką swipe, a później zobaczę. Będę pracować z taką dość skromną paletą barw. Wymieszałam tutaj ten kolor King's Blue z białym, żeby uzyskać taki troszkę jaśniejszy niebieski brąz. Również z Amsterdama oraz biały i czarny. Biały jest prawdopodobnie właśnie Royal Talents, a ten czarny, który tutaj mieszam, to jest chyba też z Amsterdama, więc pracuję tymi dwiema markami. W medium będzie woda filtrowana, tylko być może później wjedzie jeszcze coś innego. Zobaczę, jak uda się pierwszy swipe i tak na podstawie tego zdecyduję. Będę pracowała z podobraziem dużym znowu, 70 na 90. Postaram się ustawić jak najlepszy kadr, żeby to było dla Was widoczne. Na ten moment no, będzie to najlepszy kadr, jaki jest u mnie tutaj przy moich możliwościach, w mojej niewielkiej pracowni możliwy. Serdecznie zapraszam.
I tak to wyszło, tak jak napisałam w trakcie filmiku, użyłam tutaj alkoholu na koniec, żeby wydobyć trochę to, co pod spodem. Ja używam po prostu takiego najprostszego spożywczego spirytusu, 96%. W tej postaci po prostu stosuję na podobrazie i na te farby, i taki właśnie efekt takich płatków śniegu powstaje. I to jest coś, dzięki czemu czasem lubię wydobyć te farby, które wiem, że są pod spodem, i uzyskać po prostu taki ciekawy efekt. Robiłam chyba już jeden filmik, nazwałam go Łąka. To właśnie w ten sam sposób, więc już o tym mówiłam. Tu po prostu większy gabaryt. Mam nadzieję, że dobrze było to widać. Takie delikatne, spokojne barwy. Trochę mało brązowego. Brązowy się gdzieś tu zgubił na dole. Podoba mi się ten niebieski z brązowym, jak się łączy. Bardzo mi się podobają po prostu taki błękitny, taki jasny niebieski z tym brązowym. No i zawsze połączenie czarnego z białym to jest jedno z moich ulubionych. Lubię ten kontrast, więc na górze mamy coś takiego, takie jakby gwieździste niebo w nocy, i tutaj po prostu jest jakiś taki magiczny, fajny efekt. Oczywiście za chwilę pokażę, jak to wygląda po wyschnięciu. I tak to wygląda po wyschnięciu. Bardzo podobnie. Wiadomo, kolory są troszkę mniej wyraziste. Można to podkreślić werniksem błyszczącym. Ja chyba użyję satynowego. Ostatnio podoba mi się praca z werniksem satynowym. Ostatnio używam też werniksu w sprayu. Więcej. Brązowy. Brązów mi tu troszkę brak. Chciałabym trochę więcej. Może coś podmaluję. Może coś podkreślę pędzelkami brązy tutaj na dole. No i na pewno tutaj czarnym. Troszkę podkreślę, wyrównam, bo ten czarny jest tutaj, widać różne prześwity, więc go podmaluję. Troszkę się to tutaj pokoryguje. I tak to wygląda. Słuchajcie, tytuł jego będzie Winter is Coming. Dajcie znać, co myślicie o tej technice z alkoholem. Jestem ciekawa, czy też tak pracujecie, a może macie jakieś inne fajne triki na uzyskiwanie takich efektów albo na pracę z alkoholem przy puringu. Bardzo chętnie się dowiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę na ten film i do następnego razu. Pa, pa.